Dobra, wydaje mi się, że jestem online. Wydaje mi się, że wszyscy mnie słyszą. Także dzień dobry. Kolejny poniedziałek, kolejny strumyk. Tym razem po polsku, bo już odechciało mi się gadać w language'u. I dzisiaj, zgodnie z opisem, będziemy zajmować się tworzeniem karty postaci do Fallouta, do klasycznego Fallouta, jedynki bądź dwójeczki, bo system w sumie ten sam, tylko z pewnymi większymi, mniejszymi zmianami, głównie mniejszymi. A pierwszy i drugi, rozumiem, pierwsza, druga edycja Speciala są bardzo się podobne. A co mam na myśli przez kartę postaci? No de facto zestaw, znaczy jeden formularz. Jeden formularz z podziałem na kilka sekcji, które będą wchodziły z sobą w interakcję. Zasadniczo to, co robiłem jakiś czas temu, w ostatnim streamie i dwa streamy temu, tylko trochę bardziej, że tak powiem, w zaawansowanej formie, ponieważ może pokażę, o co chodzi. One character. Shit. Ok. A karta postaci do pierwszego Fallouta wygląda tutaj. No, to sobie wystarczy. Wygląda tak. Więc mamy prosty podział. Mamy główne statystyki, 7 podstawowych, czyli tak zwany special. Mamy statystyki drugorzędne, czy jako to miał pewną ładniejszą nazwę, ale generalnie statystyki wynikające z tych głównych, czy właśnie chociażby hit pointy. I umiejętności, które z jednej strony są podbijane za pośrednictwem punktów umiejętności, zdobywane tam co poziom. Ewentualnie, jeśli na samym starcie są efekt, są, stanowią wynik jakiegoś wzoru ze statystyk. Czyli dla przykładu. Tak. O, czyli na przykładu. Podstawowa wartość HP to jest 15 plus siła plus 2 razy wytrzymałość. A maksimum to jest wytrzymałość przez 2 plus 2. Niby nic skomplikowanego. I tu nie jest w sumie nic skomplikowanego, nie ukrywajmy. Ale jednak zakodowanie tego już wymaga pewnego zastanowienia, ponieważ raz, że tu mamy do czynienia ze zbiorem pól, które na siebie wpływają, tak? Co oznacza, że za każdym razem, jak siła albo wytrzymałość ulegają zmianie, to HP-ki muszą być przeliczone. A wraz z nimi powinny być przeliczone jeszcze inne rzeczy, które wynikają z siły, czyli tam zdaje się unarmed, zdaje się, że melee damage, tego typu rzeczy. Co w praktyce oznacza, że nie trzymając jeden input, mamy również, znaczy mamy zestaw inputów, zmieniając wartość w jednym, powinna zostać przeliczona wartość w innych. Przy czym one nie powinny zasadniczo wiedzieć o sobie nawzajem, bardziej odzyskać informację, że powinny coś przeliczyć i wyświetlić nowy wynik. To jest kolejna rzecz, że ja nie chcę, żeby ten system był jakoś mocno ze sobą powiązany, ponieważ nic tak naprawdę nie stoi na przeszkodzie. A tak, wziąłem view, bo nie będę chciał opisać tego w sensie całego UI w wanili, bo to nie będzie wygodne na ten raz. W każdym razie, gdybym chciał uzyskać to, co zamierzam uzyskać, czy po prostu w kodzie na czysto, to musiałbym zrobić coś gdzieś w logice tej aplikacji, zrobić to w zasadzie if stat się strength. I tutaj mamy, tak nie wiem, obliczanie HP, obliczanie obrażeń z ataku. Nie wiem, obliczanie obciążenia maksymalnego i tak dalej. Co zasadniczo działać powinno, to akurat z tym nie mam tu wątpliwości żadnych. Tylko problem polega na tym, że idąc w takim kierunku, otrzymujemy sytuację, w której logika gry jest bardzo mocno związana z kodem. Co w teorii
No tak być powinno, tak? No bo tworząc na przykład silnik, no to my generalnie kodzimy jakąś logikę, tak? Mówimy, w jaki sposób postać ma się poruszać, jak wygląda system walki i tak dalej, i tak dalej. Ale jest to również bardzo sztywne podejście, bo to oznacza, że wystarczy, że zmieni się gdzieś klucz danej statystyki, albo jej nazwa, albo w ogóle statystyka wyleci, bo dlaczego nie? Może się okazać, że cały system trzeba będzie przepisać, ponieważ logika będzie niekoniecznie będzie w jednym miejscu. Jeśli będzie na przykład tylko jeden if na całą logikę, to jeszcze jak cię mogę, ale tych ifów pewnie będzie więcej. I teraz do każdej z tych metod trzeba by się było zajrzeć, trzeba byłoby sprawdzić, czy nie zostaje zepsuta, podmienić jakąś statystykę pewnie na inną, tego typu rzeczy. I to już nagle pojawia się spory problem. A taka sytuacja może mieć miejsce, ponieważ dla tych, którzy nie kojarzą, Fallout, jedyneczka i dwójka w sumie też, pierwotnie miały korzystać, w sumie bardziej jedynka, przy dwójce to już inaczej to wyglądało. Jedynka miała korzystać z systemu GURPS. Możecie nie kojarzyć go, on nie jest aż tak popularny jak chociażby DDeki. Generalnie w skrócie Generic Universal Role-Playing System. I trochę cieszę się, że nie, bo tutaj reguły walki do tego byłyby straszne trochę. W każdym razie pomysł początkowy był taki, żeby skorzystać z GURPS-a. Gdzieś po drodze umowa na niego wypadła, zdaje się, dosłownie chyba na kilka tygodni przed premierą. Więc ekipa usiadła i zmontowała własny system. Nie, chociaż nie, na kilka tygodni przed premierą, chyba albo trochę wcześniej. W każdym razie gdzieś w międzyczasie trzeba było sięgnąć po inny system, no i stąd chociażby te wzorki, bo one są autorskie od Interplaya. Powiedziałem Interplaya. I teraz muszę się jednej rzeczy tylko powiedzieć, bo potem nie da mi spokoju. Interplay, okej. Okay. Nie chcę tutaj popełnić błędu. Ta firma, mówimy o grach powstałych w zeszłym tysiącleciu, często przez firmy, które obecnie nie istnieją, bo są tylko cieniem samych siebie, więc dobrze nie psuć nazw, że tak powiem. Dobrze pamiętać o nich, dobrze mówić, no, podawać poprawne nazwy. Także. Tak, także mówię, można zrobić w kodzie coś takiego, machnąć ify za ifami i otrzepać ręce, uznać, że gotowe, ale na dłuższą metę niestety będzie to niewygodne. Ja bym chciał zrobić coś właśnie bardziej elastycznego, coś, co w momencie, kiedy dowiem się, że niestety, ale jakiś system nie może zostać wprowadzony, będę w stanie w miarę szybko zmodyfikować tak, żeby na podstawie nowych danych móc mieć pewność, że wszystko wciąż działa. Innymi słowy, chciałbym rozdzielić warstwę logiki od warstwy danych. Na takiej zasadzie, że dane zawierają zbiór bardzo ogólnych informacji, na co system musi zwrócić uwagę, a aplikacja na podstawie jakiegoś zbioru swoich reguł będzie miała na to reagować. Trochę na zasadzie walidacji formularzy, ponieważ jeśli mamy na przykład formularz rejestracji konta i mamy sobie tam pole hasła, zasadniczo robiąc walidację takiego pola, nie powinno się robić tego na zasadzie, jeśli pole jest o typu hasło, wtedy zastosuj regułę ABC. Nie, do tego pola powinny być przypisane reguły, tam nie wiem, is required, minimalna długość 6 i tak dalej, które potem są sprawdzane przez walidator właśnie. Czyli nie będę tutaj robił logiki tych atrybutów bezpośrednio w kodzie, tylko będę miał zbiór atrybutów, które i zbiór reguł po stronie kodu i na podstawie tego, jakie dane przekażę do tegoż kodu, to ten będzie, formularz będzie sobie działał w jakichś tam określonych reguł. A teraz jak to będzie działać w praktyce? Generalnie mam tu projekt Vue. Jak mówiłem, nie chciałbym się robić tego w Vanilli, dlatego zrobimy to w Vue. Tym bardziej, że liczba pól tego formularza będzie pewnie trochę dynamiczna. Więc to jest to. Jest to niby pinia, jest to niby TypeScript, ale po prawdzie nie wiem, czy będę z nich korzystał. To są narzędzia przydatne, żeby całość wyglądała ładnie, ale istnieje szansa, że po prostu wszystko umieszczę w jednym komponencie, żeby nie musieć się z tym jakoś specjalnie bawić. Zainstalowałem Prettiera, ale ten nie chce chyba do końca współpracować. Mniejsza z tym. Okej. Okay.
Tu jesteśmy w trochę dobrej sytuacji, ponieważ wiadomo, z jakich elementów składa się formularz, bo to de facto wszystko tutaj jest formularzem, nie ukrywaj. Karta postaci gracza w Falloutie. Jak mówiłem, jest sekcja główny statystyk, jest sekcja statystyk, po angielsku ma jakąś taką ładną nazwę. Bo to jest statystyka drugorzędna. O, derived. Nie pamiętam, jakie to było słowo ładne po polsku. Można powiedzieć, o, secondary, drugorzędna, niech będzie. Czyli mamy zestaw statystyk głównych, o tutaj, mamy zestaw statystyk drugorzędnych i zestaw umiejętności. Idea teraz jest taka, że w zależności od tego, jakie zmiany wprowadzę do statystyk głównych, zmianie ulegną statystyki drugorzędne z automatu. A wszystkie, które muszą ulec zmianie. I teraz problem jest tego, jak to rozplanować. Czyli tak, na bank będę miał zestaw statystyk. Właśnie, bo tutaj bawimy się w ten. To jest view trójeczka, co oznacza, że mam możliwość i nie będę się bawił w options API, tylko zrobię compositions API. Pewnie się tylko, czy to dobrze bym. Bo to będzie bez sensu. A tych, którzy nie wiedzą, w IDE, w sensie tu w WebStormie, ale jest też w VS Code również taka opcja, jak run Slit i run Prettier, czyli na przykład, nie wiem, zapis pliku, tak? To oznacza, że jak zrobię, tak? No, processing. On powinien teraz przyjechać, o. On powinien teraz przejechać po pliku i poprawić go tak, żeby miało sens. W tym momencie nie muszę przejmować się, bo normalnie to preter będzie mi krzyczał, że plik wygląda nie tak, jak mu zależy na tym. I albo mogę ręcznie go poprawiać, albo mogę powiedzieć mu, żeby sam to zrobił. No ja osobiście wolę powiedzieć mu, żeby sam to zrobił, bo nie o to chodzi w linterach i podobnych narzędziach, żeby one wam mówiły, co jest źle i zostawiały z tematem. Chodzi o to, żeby one też dorzuciły coś od siebie, bo inaczej jaki jest sens je mieć. Dobra, i teraz powiedzmy, że chcę ten test wyświetlić. Tu mi się nie podoba. W ten sposób będzie lepiej widać. Tak. To jest ten jeden szczegół, który sprawia, że przejście od Reacta do Vue potrafi być takie kłopotliwe, ponieważ w Reakcie czy tam JSX-ie generalnie no to jest pojedynczy wąs, a w Reakcie jest czy w Vue jest podwójny wąs. Niby nic, ale to jest jeden z powodów, wydaje mi się, że jeden z powodów, dla których ludzie nie chcą. Wolą ograniczać się do jednego, może dwóch frameworków, bo składnie niby są bardzo podobne, ale potem właśnie wchodzą tego rodzaju problemy i na pojedynczych wąsach bądź podwójnych człowiek potrafi przez chwilę spędzić, co mu trochę obniża produktywność. Okay. Czyli tak, a tutaj, czyli w setup będę musiał przygotować wszystkie dane. Powiedzmy, że na początek, żeby sprawdzić, jak to w ogóle będzie działało, przygotuję sobie łącznie dwa pola, dwa inputy na statystyki i jedno pole z wynikiem HP, w sensie jedno pole z wartością HP. Ok. To teraz tak. Const main stats inputs. Teraz tak. Na bank to będzie typ text. Myślałam o typie number, chociaż nie, spróbujemy z typem number. Nie jestem do końca przekonany do tego typu, on ma niestety swoje problemy, ale spróbujemy w taki. Label. Teraz tak. Label to będzie to, co będzie wyświetlane użytkownikowi. Value to będzie nazwa klucza. I tutaj podkreślam to, co chyba już kiedyś mówiłem. To te dwie rzeczy trzeba rozróżniać, ponieważ jest bardzo łatwo się pokusić o to, żeby label i value były identyczne. Bo najwyżej się, nie wiem, zmieni pierwszą literę podczas wyświetlania na dużą, jak ktoś będzie chciał i reszta będzie taka sama.
Ale takie podejście potrafi sprawić masę problemów w momencie, kiedy ktoś próbuje dorzucić na przykład pola z wartością składającą się z dwóch słów. To potrafi sprawić masę problemów. Jeśli przychodzi do opisu pól i podobnych rzeczy, nie warto być sprytnym. Jeśli input powinien zawierać opis składający się z trzech słów, niech będą trzy słowa. Niech będą trzy słowa wpisane z palca i spokój. Bo mówię, to oszczędzi masę problemów na przyszłość. I powiedzmy, że potrzebuję drugiego takiego pola. Dobra. Teraz tak. To są input. Teraz tak. A nie. To jest wartość stała, ale view jest też ta wartość, są te wartości reaktywne. Czyli to będzie const stats values. Teraz tak, korzystamy z kluczy. Tak. Label jest do wyświetlania, value jest do zarządzania wartościami. To jest też ważne. Dane prezentacyjne i dane wykorzystywane po stronie logiki. Bardzo łatwo jest to ze sobą pomylić. Na przykład nadużywać stringów tylko dlatego, że człowiek może je czytać, za tym idzie, będę używał je w kodzie, bo tak jest wygodnie. A potem się okazuje, że no nie do końca, że pod wieloma względami łatwiej na przykład korzystać z cyfr do wielu rzeczy. W sensie na zasadzie, że łatwo jest zrobić na przykład i strength. Gdy tak na pewną sprawę można też zrobić if statki. W sensie, że klucz statystyki może być zarówno cyfrą, jak i stringiem. Wiele osób używa stringów głównie dlatego, że to jest dla nich czytelne. Tak, że oni będą wiedzieli co i jak. Nawet jeśli można zrobić z tego enuma, czyli robić na przykład statki, stats, a tam nie wiem. Gdzie pod spodem stats strength to wciąż jest 0, żeby nie było. Tylko że znowu to jest czytelne dla użytkownika, a po stronie maszyny jej nie robi żadnej różnicy. Jej nie robi różnicy, czy to jest użyty string, czy cyfra. Przy stringa jest tylko ten problem, że bardzo łatwo jest się pomylić w nich, bo wystarczy literówka i cały system potrafi spaść z rowerka. Podczas gdy przy cyfrze, no, cyfra jest 0 albo nie jest 0, tak? I tyle. Podczas gdy string strength może być stringiem strength z małymi literami, z dużymi literami, z mieszanymi literami, itd., itd. To jest coś, co znajduję trudnym do przekazania wielu osobom, jak się okazuje, ale założenie, wciąż się tego założenia trzymam, wciąż będę starał się to powtarzać, że jeśli jest możliwość, kod prezentacyjny, to co widzi człowiek, tak, ładnie sformatowane słowa, wielkie litery, małe litery, tak żeby faktycznie człowiek był w stanie to przeczytać i zrozumieć. Kod używany po stronie tylko i wyłącznie logiki, można pójść w cyfry i wykorzystywać enumy do tego. Serio nie trzeba używać stringów tam, gdzie użytkownik ich nie zauważy. To, że to jest czytane dla dewelopera, nie znaczy, że to jest też bezpieczne, że tak powiem. Załóżmy, że będziemy mieli dwie wartości. Ref, całe szczęście, już daje możliwość, już teraz. Całe szczęście daje możliwość wykorzystania obiektu do trzymania referencji, bo nie wiem, jakby to. Bo jakiś na początku sam miałem obawy, czy to przypadkiem nie będzie działało tak, że do każdej wartości będzie potrzebna osobna referencja, ale nie, na całe szczęście. Na całe szczęście view jest tutaj całkiem sprytny i całkiem wygodny. Dobrze, czyli mamy tak. Podział na dane wyświetlane użytkownikowi, czyli inputy i wartości trzymane z tyłu. Także zróbmy teraz tak. Ja tak muszę tu zwrócić. A tych, którzy nie kojarzą, w przypadku setup composition API, to co ma się pojawić w templatce, czyli tutaj trzeba po prostu stąd zwrócić. Więc w tym miejscu wewnątrz setup może być 10 tysięcy linii logiki i dosłownie jedna zmiana na samym końcu, którą przekaże się właśnie do templatki, potem wyświetli. W tym przypadku to będzie
Pa, 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 pa. I, a właśnie. Dobra, niech będzie input value. Ponieważ value się nie zmieni tutaj, w sensie klucz wartości się nie zmieni, więc będzie można wykorzystać go jako key w biforze. Jest tak, type. Type. Min w przypadku statystyk założymy, że jest 1, max będzie 10. Bo tu robimy kartę do Fallouta, więc statystyki zawsze są na 1,10, nawet jeśli są jakieś tymczasowe bonusy, to powyżej lub poniżej nie zejdzie. Przynajmniej nie przypominam sobie, żeby mogło zejść, ale z drugiej strony może jest na to jakaś modyfikacja, może w którejś części tak było. Ciężko mi powiedzieć. A wróć, bo to jest trochę źle, bo to powinno być label. Label i wewnątrz niego input. Bo chcę jednak, żeby dostępność była zachowana. Przydałoby się ID faktycznie. Tylko, że za ID. Hello. Musimy trochę wykorzystać jako ID wartość tutaj. Ponieważ ona się raczej nie zmieni i one będą takie same. Ale z drugiej strony coś mi podpowiada, że może jednak dojść do pewnych zmian tu bądź indziej. Także powiedzmy, że zrobimy w taki sposób. Tak, mając do wyboru siedzieć i zastanawiać się przez 5 czy 10 minut, czy faktycznie chcę mieć tutaj ADKey. Czy może wykorzystać jakiś inny element, wpisać sobie to do i pójść dalej? Wolę to drugie, ponieważ to jest też jedna z tych rzeczy, które niestety w tej pracy potrafią mocno dać za skórę. Ponieważ nie ukrywajmy, spory kawał naszej pracy polega na tym, żeby zastanawiać się, jak rozwiązania problemów, tak? I to wymaga pewnego zastanowienia. I łatwo wpaść w sytuację, że mamy do dyspozycji jakieś rozwiązania, czy mamy kilka rozwiązań, musimy wybrać jedno z nich, albo jest pewna opcja, którą warto było przemyśleć i zaczyna człowiek się zastanawiać. I projekt czeka, aż wybierzemy właściwą opcję, zamiast wziąć po prostu pierwszą z brzegu opcję, sprawdzić, czy zadziała, jeśli nie, to wymienić ją na inną. Dlatego w takich sytuacjach wolę właśnie wstawić to do i iść dalej, bo może się okazać za miesiąc albo dwa, że unikalne ID dla każdego pola to będą de facto klucze te. I to wszystko. I to będzie działać sobie przepięknie. I nie będzie potrzeby w ogóle zrobienia tutaj zmian. Po czym wyjdzie, że za rok dopiero przyda się taka zmiana, ale to dopiero za rok, więc też tak daleko, że nie ma co o tym myśleć. Ciężko myśleć o tym, co będzie za rok, w momencie, jak nawet nie mam nawet pierwszego inputa jeszcze nie mam stworzonego. Tak. Także w tej sytuacji zrobimy w ten sposób. A tego to będzie input. Trzeba w taki sposób input. Teraz kolejność jest taka trochę bez sensu, powinno być w taki sposób. Niby nic, ale jak robimy pętlę, to jednak dobrze, żeby ta pętla była na samej górze. Potem człowiek to próbuje przeczytać i musi przebić się przez propsy, żeby dojść do źródła tych propsów, co jest bez sensu. Input A. I input value. I value teraz. Teraz value to będzie. That's value. Input. Teraz się człowiek zastanawia, czy nie powinno być key tutaj. Chyba to w jakiś sposób zrobię, bo to będzie czytelniejsze jednak. Bo value sugeruje jednak wartość, a nie klucz wartości, że tak powiem, co też jest trochę inna sytuacja. O, i zresztą nawet tutaj trzeba więcej sensu, nie? Key, input key, a nie key, input value. To jest takie, o co chodzi. Okej. Okay. I mamy dwie piąteczki. Tylko teraz tak, trzeba jeszcze napisać, co to dokładnie jest. Czyli to będzie input label. Strength endurance, bardzo ładnie. I dobrze to byłoby ustawić w pionie. W sumie nie muszę robić charakter sheet, wystarczy. No właśnie, to też jest taka niby drobna rzecz, a taka, którą człowiek potrafi siedzieć długo. Bo te klasę mogę nazwać po prostu container,
czego osobiście wolę nie robić, bo potem jak patrzę w kod, to widzę samo kontener, kontener i tak ciężej mi trochę zorientować się, w jakim miejscu w kodzie jestem, w sensie już w przeglądarce w HTML-u. Można też zrobić character container albo sheet container. Character sheet to jest tak w sumie oczywista sprawa, bo robimy kartę postaci. Ale też i character container, i sheet container sugeruje od razu, z czym mamy do czynienia, tak? No bo kontener na kartę albo kontener na postać. To oczywiście można powiedzieć, że to nie jest postać, tylko jej karta, więc nie można robić kontenera na postać, ale to już jest taki trochę wyższy poziom abstrakcji. To jest taka trochę dyskusja do dyskutowania, tak? Dlatego w tym przypadku pójdziemy chyba w ten sposób. I znowu, jak się okaże, że to nie był najlepszy pomysł, no to po prostu zmienię to później. Spray tylko za kolumnę. Jest. Fajnie byłoby, żeby jeszcze była przestrzeń między nimi, no ale już to nie będziemy kombinować specjalnie. Dobra. Tylko powinienem uzupełnić skartę postaci do Fallouta w HTML i JS. Niby nic, ale trochę szkoda wprowadzać ludzi. Chociaż jeszcze nie informowanie o tym, że to jest JavaScript, wprowadza ludzi w błąd. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Ale nie ma co. Nie ma co ryzykować niepotrzebnie. Dobra, czyli tak, mamy sobie listę inputów, mamy sobie listę wartości. I teraz pojawia się najtrudniejszy moment, bo teraz chcę mieć secondary stats. Nie ma już inputów. Będą już tylko wyświetlenia. Więc potrzebuję label. I HP. Klucze będą wszystkie z małej litery. To jest jedna rzecz, której wolę unikać. W sensie używania. Może inaczej. Dla maszyny nie ma znaczenia, czy klucze będą z dużej, małej, z podkreślnikami, czy czymkolwiek innym. Dla mnie w zasadzie też, ale dla ułatwienia sobie życia i innym życia, dobrze jest przyjąć jedną konwencję. I konwencja pod tytułem małe litery camel case, czyli camel case, wydaje mi się, że jest najwygodniejsza, bo wtedy nie trzeba też zastanawiać się nad niczym. Po prostu człowiek wpisuje z małych liter HP, zrobione. Teraz tak. Przy secondary stats pamiętam, trzeba pamiętać o tym, że one nie są nigdzie wyliczane, czyli to są de facto tylko gołe cyfry, gołe informacje. Więc możemy dla każdego przyjąć paragraf. Mogę zrobić jeszcze trochę inaczej. To sobie pójdzie cyk tutaj. Secondary stats. Tu w sumie też można by paragraf wrzucić. Paragraf. O, i tu wchodzimy z listą. Teraz rzuciłem mi błęda, ponieważ nie skończyłem pisania. Before. Stat i secondary stats. A stat. Key stat key i tu będzie stat label. I teraz jeszcze potrzebuję wartości. Wartości wyliczanej właśnie z tych dwóch tutaj gentlemanów. A i tak, teraz to nie jest. Sheet container się zgadza. I teraz potrzebuję class sheet. Main stats, class sheet, secondary stats i dla main stats również użyję kolumnę. Okay. Secondary w sumie też. Tak, CSS będzie trochę brzydki, ale to nie jest nic, czego nie da się wyklepać później. Teraz tak, i paragraf. Paragrafy tutaj mają swoje te marginesy początkowe. To też jest pierdołą, ale trochę mnie irytuje. Margin block start, margin block end. Okay. To jest rzecz, która w Chromie występuje, którą chyba wszyscy w zasadzie resetują. Nie spotkałem się chyba z sytuacją, że ktoś tego by nie robił.
Trochę za dużo. Może by tak. Dobra, niech będzie. Ok, zrobię może tak. I tyle. Że bo też łatwo się bardzo zakopać w takich stylistycznych zabawach, gdy na ten moment są zupełnie niepotrzebne. Okej. Okay. Tu się zmienia o wartości. Jest blokada na dziesiątce i jest blokada na jedynce, ale w zasadzie nic więcej na razie się z tym nie dzieje. Więc czas coś zrobić. Teraz tak. Vue jest o tyle fajne, że ono posiada coś takiego jak wartość computed. Innymi słowy, tu przekazuję mu funkcję i on zwróci return stats value strength plus stats value endurance. I teraz za każdym razem, jak jedna z tych wartości ulegnie zmianie, no to ta cała wartość powinna ulec automatycznemu przeliczeniu. Dobra, to jest tak trochę po łebkach, na razie chcę po prostu pokazać, jak to działa. I teraz czy to... Nie. A, tak. Jeszcze czego nie zrobiłem. Nigdzie nie ma nasłuchiwania na zmianę w tych inputach. Czyli... Robimy na change. Update value. I chcę przekazać... Czy ja będę potrzebował... A dobra, chodźmy w tę stronę. Bo teoretycznie nie muszę przekazywać za wiele informacji tutaj, bo w evencie będzie informacja o tym, jest jakie ID tego inputa. I co za tym idzie, mogę przekazać to ID, na podstawie tego ID zrobić aktualizację w komponencie. Ale znowu, ja bym bardzo nie chciał mieszać zbyt dużo informacji i tam parametrów ze sobą, bo to potem bardzo ciężko jest to, że powiem, rozplątać. Więc zrobimy tak, że przekażę cały obiekt eventu i przekażę input key, czyli klucz tego danego pola. Teraz tak. Const update value event input key. I teraz powinienem móc dostać event target value input key. Czyli za każdym razem, jak teraz zmienię wartość w inputcie, co znowu? A, TypeScript. TypeScript się mnie teraz czepia. W sumie nie potrzeba go trochę zainstalować, no nieważne. Jaki, ja no, input. To znowu, object sposób null, ok. To się akurat przydaje, niemniej. No właśnie, potem mamy takie sytuacje. Czy jak użyję. I czemu się tego czerpie? I to są kolejne z kolei problemy. Property values exist on type event target. Tak. Powinien tam być, na tym polega cała zabawa. Sprawdzę input event. Data transfer. A, bo to jest pewnie inny zupełnie event, niż mi się wydawało, że to jest. Czy mogę użyć po prostu event? Też nie mogę użyć event. No trudno. Na ten moment użyję any. Powinienem wykorzystać coś lepszego, ale na ten moment chcę po prostu zrobić coś, tak? Zwracamy do tej podstawowej reguły, że najpierw robić tak, żeby działało, a potem robić tak, żeby było dobrze. Czy może tak, żeby było czytelnie, ładnie, estetycznie, jakkolwiek to nie nazywać. Teraz tak. Konsola. Powinienem móc zobaczyć jakieś zmiany tutaj. I widzę zmiany tutaj. Proszę Państwa, proszę spojrzeć. I teraz tak, za każdą zmianą wartości idzie event. I teraz, żeby to wszystko miało ręce i nogi, stats values value, to jest istotne, w przypadku view czwórki, trójki, jak mam referencję, muszę odwołać się do zmiennej kropka value
A nie po prostu do tej zmiennej. Jak się odwołam do zmiennej, to nie będę w stanie modyfikować niczego. Więc to musi być stats.value.value.strength na przykład. Aniżeli stats.values.strength. Bo tak to nie zadziała po prostu. Swoją drogą, teraz tak się do mnie dotarło. Siedzimy tu już ponad pół godziny, a przecież piszę kod Fallout, kod karty postaci Fallouta. I to jest idealna okazja przecież, żeby puścić soundtrack z pierwszego Fallouta. To się aż prosi przecież. O, momencik. Teraz tak. Czy... Teraz tak. Chcę mieć pewność, że to będzie działać. Wydaje mi się, że... W teorii powinno być słyszane. Nie, nie jest słyszane chyba. Dajcie znać, jeśli słyszycie. Powinno teraz lecieć, a maybe z pierwszego Fallouta. Teoretycznie mam włączone co trzeba, ale możliwe, że nie jest źródło odpowiednie. No dobra. OBS twierdzi, że wszystko działa jak trzeba, tak się. Jeśli nie, to proszę dajcie znać. Albo jeśli jest za głośno i tak dalej. Co jest dla mnie trochę za głośno? Już lepiej. Dobra. Czyli teraz tak. Stats value value. Input key, czyli to będzie input key, bo dobieram się dynamicznie do wartości w tym obiekcie referencji. Równa się event target value. Czyli ta wartość, która przyjdzie wraz z obiektem, powinna być tu podpięta. Ja nie powinienem, ale jak mówiłem, chcę móc coś zrobić tutaj. A rozwiązywać błędy TypeScripta przez godzinę czy tam dwie, to nie jest coś, co bym chciał zrobić na streamie, naprawdę. Jest nudny jak diabli. Okej. I teraz tak, jeśli zmienię wartość siły, HP powinno zostać przeliczone z automatu. I zostałe, to nie do końca tak, jakbym tego chciał. Ale nie, w zasadzie zgadza się. Nie, nie zgadza się. A, nie zgadza się, no właśnie. Ponieważ to jest string. To jest coś, na czym wielu początkujących się wykłada. Bardzo brzydko zresztą. Bo oni nie kojarzą, że to będzie cyfra, że to nie będzie cyfra. Bo to nie będzie cyfra, mimo tego, że tutaj type inputa w obu przypadkach to jest number. Wiem, że to jest bardzo nie... jak to powiedzieć? Nie... Nieczytelne to nie jest do końca dobre słowo. Jest nieintuicyjne bardzo, ale tak to jest zbudowane. Zasadniczo wartości inputów to są stringi. Czy dla typu string, czy dla typu number. Jeśli chcecie uzyskać z tego wartość, która was interesuje, musicie zmienić typ. Nie ma na to obejścia żadnego. I teraz 12, 13, 14, 15 i leci ładnie w dół. Dobrze, czyli działa. I teraz pojawia się największy problem. Ponieważ ja bym chciał, żeby ten wzorek o tutaj, może użyjmy prawnego wzoru. To jest tak, 15 plus strength plus endurance razy 2. A dobrze, wiesz lepiej, niech ci będzie. Dobrze, i to będzie... Tak, czy mogę mieć 45 HP na pierwszym poziomie? Jeśli wbiję we wszystkie statystyki dziesiątkę. To jest okej.
Tylko teraz tak, ja bym nie chciał mieć tego wzoru w takiej formie. A dlaczego nie chcę mieć w takiej formie? Ponieważ w tym momencie, jak już mówiłem, wiąże logikę gry z kodem. Gdzie logikę gry mogę bardzo ładnie wystawić poza kod. Przekazać wszystkie potrzebne parametry do aplikacji, aplikacja sobie z nim poradzi, ale nie łączyć obu tych elementów. A czego to jest istotne? Na przykład jest istotne z punktu widzenia chociażby modów. Jeśli ktokolwiek bawił się modami, ten wie, że trzeba się do pewnej rzeczy czasami dobrać, żeby, nie wiem, dorzucić nowego potwora, nowy przedmiot, cokolwiek. Gdyby listy przedmiotów dla gry były wszystkie zapisane w kodzie gry, w kompilowanym kodzie gry, no to nie byłoby nawet jak się do nich dobrać za bardzo. No bo nie, można kombinować z dekompilowaniem chociażby, nie wiem, kodów w C++, tego co kojarzę, w C-Sharpie na pewno, ale rezultaty będą, no, że tak powiem, ciężkie do ogarnięcia. Bo to zresztą w przypadku gier wideo jest dokładnie jak z aplikacjami webowymi. Backend, łamane przez gra wideo, wystawy API, możemy z pomocą modu się do tego API podpiąć. Dobrze byłoby teraz przenieść ten mały wzorek gdzie indziej. I to się pojawia na właśnie największy problem, ponieważ trzeba ten wzór zapisać w taki sposób, żeby reszta kodu była w stanie go po prostu wziąć, podmienić pod niego stosowne wartości i zwrócić rezultat. I ja bym zaczął w ten sposób, że to przeniosę tutaj. Tutaj secondary stacji values ref. Nie ref, przepraszam, nie. Computed. I to już jest troszeczkę kłopoty, ponieważ ja będę chciał zrobić computed dla wszystkich drugorzędnych statystyk jednocześnie. Ponieważ opcje są takie, że albo robię ileś tych statystyk w osobnych zmiennych, dla każdej computed i obliczam to pojedynczo, one sobie tam aktualizują się, albo robię jeden większy computed i on z automatu wszystkie oblicza naraz. Co mówię, jest troszeczkę bardziej, powiedziałbym, kłopotliwe, ale z drugiej strony, w sensie, że to jest dużo operacji naraz, część z nich niepotrzebna, ale z drugiej strony jest to również na tyle spełna ilość tych operacji, żeby się nimi jakoś specjalnie przejmować. I inna rzecz, że zawsze można wtedy do tego komputer dynamicznie dorzucać kolejne statystyki, ponieważ tę wartość teraz. No właśnie. Problem polega na tym, że albo ta informacja a propos tego, gdzie HP-ki powinny być liczone, albo powinna być trzymana w HP, albo powinna być trzymana w statystyce głównej. Czyli teoretycznie mógłbym zrobić tutaj informację, że tam that's na przykład HP i na tej podstawie działać. Tylko że problem polega na tym, że akurat HP to jest efekt obliczeń na dwóch statystykach. Czyli tutaj gdzieś musiałbym sprawdzić wszystkie statystyki główne, wyciągnąć wszystkie, dla których statystyką pośrednią jest HP, podstawić je do jakiegoś wzoru i wtedy wyliczyć. Co da się zrobić, ale jest trochę kłopotliwe. Plus trochę nie do końca ma sens, jeśli chodzi o strukturę, nazwijmy to, zależności, ponieważ siła niekoniecznie musi wiedzieć, że od niej zależą HP-ki. To raczej HP-ki powinny wiedzieć, że od siły zależy jej wartość. Czyli jeśli już, to powinno być raczej na zasadzie i w ogóle to już teraz przydałoby się sprawdzić drobną zmianę. Tutaj bym skorzystał z TypeScriptowych enumów. I pytanie, czy mogę to zrobić faktycznie. Czy on się nie przyczepi do tego? Strength. Endurance.
Dobrze. A tak, bo tu muszę zawsze coś zwrócić. A... Okej. Okay. Faktycznie. Faktycznie. Bo teraz tu jeszcze muszę zmienić. No. O. Teraz pamiętajcie, że tutaj kluczami powinny być 0,1, bo inaczej o. Values. Wciąż działa jak trzeba, a teraz przynajmniej mam dostęp do ID tutaj w jednym tylko miejscu. Nie muszę teraz z palca wpisywać strength. Raz, że to wszystko jest właśnie w obiekcie, więc mogę sobie zawsze do niego się odwołać. Dwa, że ID też mi trochę pomoże. I teraz tak. No niestety rozszerzeniami do Twitcha jakoś specjalnie ci nie pomogę. Szukałem swego czasu, ale też nie do końca jeszcze sam wiem, co bym chciał tutaj zrobić, także... także nie rozglądałem się jakoś szczególnie dokładnie. Na pewno przydałoby się coś a propos nowych followerów, coś by się przydało a propos startu streama, tego typu rzeczy, ale... Myślę, że to na przyszłość. Co my tu mamy teraz? Jak teraz HP ma wiedzieć, w jaki sposób jest wyliczane? I opcje są takie, że mogę po prostu wypisać, od jakich głównych testów tutaj zależy. A widzisz, mnie na przykład nie interesuje ten ani cel, ani donate, bo to jest zupełnie inny charakter tych streamów. A także tym bardziej niestety nie pomogę. W każdym razie, teraz sobie bo te gubię. Problem polega na tym, że przy takim zapisie nie wiadomo, jak te statystyki mają się do siebie. W sensie tutaj jest zapisane... Może skasujmy na chwilę. Zrobimy ten sposób. O. Tutaj jest powiedziane wprost. 15 plus siła plus wytrzymałość razy 2. Tutaj jest po prostu powiedziane siła i wytrzymałość. Ile tej siły, ile wytrzymałości? Czy jakaś bazowa wartość, czy coś jeszcze innego? Więc to już tworzy pewien problem. Można oczywiście dodać na przykład... A na przykład tutaj zrobić... Zanim dadzą partnera, żeby czat odpalić moderowany, trzeba czymś to zastąpić. Do partnera też trochę trzeba się dochrapać. Plus trzeba mieć na czacie też pewien ruch, tak? Jak widzisz, dzisiaj na czacie są 4 wypowiedzi, więc... Po co moderator w momencie, kiedy nie ma dyskusji, tak? A jak się pojawią dyskusja, to wtedy pojawi się konieczność dorzucenia moderatora. Tyle. Nie ma sensu myśleć o... Wydaje mi się, że nie ma sensu myśleć o tym, jak można odpisować swój kanał na Twitchu w momencie, kiedy ten kanał ma tam, nie wiem, 5 widzów na krzyż. To jest znowu stawianie wozu przed koniem. W momencie, jak kanał się rozrośnie i pojawi się potrzeba, żeby coś dorzucić, to się to dorzuci. To jest dokładnie jak to, co robię teraz. Teoretycznie teraz mógłbym się zastanowić, jak zbudować, jak zbudować globalny stan w taki sposób, żeby cała aplikacja, cały formularz miał do niej dostęp w dobry sposób, gdzie trzymać logikę i tak dalej. W momencie, kiedy mam dwa pola, których zawartość oblicza wartość w jednym paragrafie. I nawet nie wiem, czy będę cokolwiek z tym robił następnego dnia, no bo dzisiaj się trochę tym bawię, jutro mogę już tego nie robić. Także... Osobny kanał głosowy na Discordzie to jest akurat jeszcze jedna sprawa. Ale tak, dlatego mówię. Nie ma sensu rozmyślać za dużo na start w momencie, kiedy prawie nie ma nikogo. Nie? To trochę tak jak dorzucać nitro do serwera na Discordzie w momencie, kiedy są tam 3 osoby. No móc można, ale to jest takie znowu trochę przedwczesne. Dobrze. Wracając jeszcze raz do tematu, bo trochę się rozpraszam. W tym miejscu ciężko podać, jak te wartości mają się do siebie. I można dorzucić faktycznie klucz, można dorzucić na przykład main stats, zrobić zamiast arrayki, zrobić key. Niech będzie, że value. To powinno być coś, po prostu to powinno być raczej waga albo modifier, powiedzmy. Modifier albo multiplier.
Tak samo tutaj byłoby wtedy key. I wtedy ma to sens, tylko że to nie jest do końca wzór, bardziej lista warunków. A po prostu trzeba wtedy uważać na przykład z takimi rzeczami. Właśnie pytanie, czy wtedy przyjmować w taki sposób, czy dorzucać jakieś osoby. Znaczy, to by nawet zadziałało, tylko teraz pytanie, czy ogarnęłoby bardziej skomplikowane warunki. Ponieważ alternatywą byłoby zrobienie... W tym przypadku niech będzie... Dobra, to już jest, robi się odrobinkę nieczytelne, ale o co chodzi? A tutaj mielibyśmy cyfry bez nawiasów, to są cyfry po prostu. Cyfry w nawiasach to są ID-ki statystyk. Ewentualnie klucze, ale wolę, skoro już mam tu ID-ki, to mam ID-ki. I w momencie, kiedy przychodzi do obliczania, aplikacja bierze tego stringa, podstawia pod każdą... cyfry zostawia, pod nawiasy podstawia wartości z danej statystyki o danym ID, oblicza całość i zwraca wynik. Albo z pomocą evala, co jest takie już... Wiele osób powiedziałoby, że to jest złe rozwiązanie, bo eval jest groźny i jest groźny, jak się nie wie, jak z niego korzystać. Natomiast zresztą powiedziałaby, że to jest wszystko ok. Tylko też znowu, jak się patrzy na to w taki sposób, no to jest czytelne dla komputera, a nie dla człowieka. To jest trochę bardziej czytelne dla człowieka, ale to jest bardziej zbiór parametrów, które trzeba podstawić do większego wzoru, aniżeli coś w miarę prostego do ogarnięcia, ponieważ gdybym chciał zaimplementować ten kawałek, nie? Załóżmy przez chwilę, załóżmy, że chcę to zrobić, to będzie tak. To znowu będzie na sztywno trochę, bo to będzie być bardziej w ten sposób. Bo tu powinna być pętla, która stworzy obiekt, gdzie po kolei będą wyliczone wartości i zwrócony ostateczny wynik. A w sumie zróbmy tak. Results. Teraz tak. For each single stat. Tak, mogę skorzystać z Reduce'a kiedy indziej. Teraz tak. If result. Znam jakiś tutorial, jak podzielić overlay na szachownicę. Widzę, pozbierać z tego informacje, za które pole widz kliknął. Nie, właśnie powtórzę. To nie jest. Ja tutaj próbuję pokazać ludziom, jak robić, że powiem, pewne rzeczy programistyczne. Jak dotrę do momentu, kiedy będę chciał, czy potrafił, żeby użytkownicy byli w stanie coś więcej zrobić. W sensie, żeby oni, że powiem, dorzucali swoją cegiełkę do tego projektu, to tak, to może, bo wtedy się rozejrzę, ale póki co nie ma takiej potrzeby. Póki co mało kto by w to klikał, także nawet nie miałem potrzeby szukać. I raczej nie prędko będę miał taką potrzebę. To jest bardzo prosta sprawa. Jeśli w danym momencie nie ma statystyki na liście przygotowanych, no to trzeba ją przygotować. To znowu jest ignora dla świętego spokoju. Też mogę zrobić record any. O, to powinno też uspokoić. Ale to nie będzie any, to będzie na. Dobra, czyli wartość początkowa dla danej statystyki drugorzędnej, jeśli nie istnieje jeszcze na liście, to będzie 0. I teraz. Result single key równa się. Teraz tak, base single stat base value. Tutaj musimy założyć, że takowe zawsze istnieje. Jeśli nie będzie, to znaczy potem można dodać zabezpieczenie na wypadek, gdyby base value
w ogóle nie istniało, czy na przykład, że domyślnie wynosi 0, ale załóżmy przez chwilę, że zawsze będzie. Plus main stats map. No nie, to może być reduce. Single stat main stats reduce. Accumulate current. Domyślna wartość 0. Return. A więc, przepraszam. O nie, dobrze. Return. Accumulator plus równa się current. I to będzie to. Widziałem statystyki postaci tutaj. Stats values. Value current i. Raz current multiplier. Okej, okay, jest to, wygląda trochę to skomplikowanie i jest to trochę skomplikowane. Teraz mówię w taki sposób. Okej, okay, powinno działać. Ale zasadniczo powinno to działać w taki sposób, że w momencie, kiedy dochodzi do jakiejś zmiany tutaj, stats values, zmiany w stats values, a odpala się ta metoda tutaj, secondary stats, ta metoda computed, a i na podstawie wartości tutaj zebranych, na podstawie, że tak powiem, wzorków wyplecionych, wyplecionych z tych tutaj kluczy podanych, wyliczy wartość i zwróci ostateczny wynik. A najpierw zobaczę, czy to działa. Mam podejrzenie, że zadziała, ale gwarancji nie mam. Teraz tak. Secondary stat values to będzie obiekt. Ja mogę go sobie po prostu tutaj wyświetlić. Mogę go sobie wyświetlić, ponieważ view działa w taki sposób. Okej, okay, to trochę zmienia. Ja bym też chciał... Dobra, może za chwilkę. Tylko, że to jest obiekt. A więc powiedzmy, obiekty w View trójeczce się trochę chyba inaczej wyświetlało. Więc powiedzmy, że zrobię tutaj chwilowo secondary stats. A teraz tak, V4. Nie, key value, chyba tak to się robi. Key value in secondary stats, a key value. A, potrzebuję klucza. Hello. 30 HP. A, wróć, value key. Dobra, 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 bo to było odwrotne. A. Nie, to... Value key. Tak, 30 HP. OK. OK. Teraz, jeśli wszystko działa dobrze, wszystko działa dobrze. Dobra, więc tak, pozwolę sobie to podmienić tutaj. To idzie do kosza. To zrobię do uppercase'a. I uppercase. A teraz tak. No właśnie, teraz pytanie do 100 punktów. Czy chcę spróbować zaimplementować to samo, tylko z pomocą tego kawałka kodu? Bo tutaj się już powie ten właśnie problem z podstawianiem wartości do wzorku i wyliczanie całości. Bo teoretycznie mogę sobie cały ten string ciachnąć na kawałki i po prostu sobie kawałki, każdy kawałek z osobna obliczyć i zrzucić wynik, ale to stworzy pewien problem, że nie wiem, w którym miejscu ciachać, bo to jest i dodawanie, i mnożenie, a wystarczy dać jeszcze odejmowanie i dzielenie i nagle pojawia się problem, że trzeba po każdym znaku w zasadzie. Czy, no tak, na sobie podzielić cyfry, IDki i znaki, operatory, więc to też jest trochę bez sensu. A
To tutaj jest bardzo przyjemne do pisania, w sensie, no bo wystarczy, bo to jest de facto to, co znajduje się tutaj, tylko zamiast nazw statystyk są ich ID-ki. No ale mówię, sparsowanie tego, żeby miało to sens i żeby to działało, i żeby to działało niezależnie od tego, co tam wpiszę, w sensie, żeby nie robić tego na sztywno, no to już potrafi być problem. A z kolei problem tutaj ze wzorkiem składanym z parametrów jest taki, że co jeśli ja od HP chcę de facto odjąć wartość siły? Bo tu już musiałoby być dodany kolejny na przykład parametr. I teraz na podstawie tego, jaki operator jest użyty, musiałaby być inny znak. I też tworzy pewne problemy, ponieważ to musiałoby być na zasadzie if car operator. Oczywiście można to zrobić ładnie, ale to jest oczywiście, ale to jest pierwsze podejście i wróćcie. Moment. Pierwotna idea była taka, że tutaj jest mnożnik. Mnożnik raz 1, mnożnik raz 2. Ok. Czyli tu było multiplayer. To się zgadza. I to dodaję do tego. W przypadku minusa odejmuję. W przypadku plusa znowu dodaję. A widzicie, jeszcze trochę pogubiłem. Może tak. Akt to jest. Ok. Akt to jest suma. Suma danej statystyki. Aha. Biorę jej wartość z karty postaci. Jeśli jest operator mnożnika, mnożę razy multiplayer. Multiplier. Razy mnożnik. Jeśli jest minus, to w zasadzie wciąż mno. A, dobra, dobra, już widzę powód. Bo to odnosi się do tego. To będzie raczej w ten sposób. Bo mnożnik zawsze. Bo mnożnik, sama nazwa wskazuje, no mnoży, więc powinien być wszędzie taki sam. Jedna różnica to powinna być tutaj właśnie. Czyli albo dodaję do wartości, albo odejmuję, albo mnożę. Czyli teraz teoretycznie powinno. Oj, trochę za dużo chyba. Bo to powinno być tak, że bazowo jest 15. Minus wartość siły i plus wartość wytrzymałości razy 2. I gdzieś tutaj pojawił się jakiś błąd głupi. No właśnie, bo tu spada o dyszku i tu też spada o dyszku, że coś tutaj zrobiłem nie tak. Ok, base value 15. Powinno tam być w każdym razie. Teraz tak, current operator minus. A, dobra. To już widzę. Minus 5, ok. Teraz druga wartość, mnożnik, ok. Czyli idziemy tutaj. Minus 5 razy 5 razy 2. A, ok, już widzę. Już widzę. A i widzicie, już na tym polega problem, nie? Że zaczęliśmy od minusa. To oznacza, że już muszę kojarzyć co i jak, żeby działać z tym dalej. Ponieważ teoretycznie mógłbym zrobić tak, że. A, już nawet widzę, jak mogę to potencjalnie poprawić. Bo to i tak jest zawsze dodawane, więc sobie dobrze mogę wstawić to tutaj. I teraz powinno być jeszcze gorzej. Bo tu wchodzi niestety problem z kolejnością działań. Bo zacząłem od minusa, a doszedłem do mnożnika. Czyli. Pozycją wyjściową tutaj jest 15 minus 5 razy 1, czyli powinno być 10. Ok. I teraz to jest następne. Pięć razy 2, czyli 10. I powinna być 100. No właśnie. A czyli się zgadza? Tak, to się zgadza w tym momencie. Po prostu muszę zmienić tutaj. I 20.
Czyli 15 minus 5 minus siła razy 1, czyli 5, plus wytrzymałość razy 2, czyli 10. Czyli 15 minus 5 plus 10, czyli 20. Zgadza się. No ale jak mówiłem, tutaj pojawia się chociażby ten problem w kolejności. Może się okazać, że zaczniemy od minusa. I znowu, też pojawia się problem operatora, bo zwróćcie też uwagę. Człowiek napisze sobie coś takiego. Musi tylko pamiętać, że w tym miejscu jest ID, jest statystyka ID 0, czyli w tym przypadku siła. Tu jest statystyka ID 1, czyli w tym przypadku wytrzymałość. Powie maszynie, oblicz mi to i maszyna w teorii to powinna obliczyć, jak jest oczywiście wzór dobry. Natomiast tutaj trzeba pamiętać o tym, że no właśnie, każdy z tych elementów z wzorku tutaj jest osobnym kluczem, który trzeba wypisać z palca i upewnić się, że faktycznie jest właściwy. Także dla ludzkiego oka to jest prawdopodobnie bardziej czytelne, łatwiejsze do ogarnięcia, bo to jest mniej informacji naraz. Natomiast tutaj łatwiej jest o parametryzację, ale też trudniej troszkę zorientować się, bo jednak trzeba to wszystko przeczytać, nie? Oczywiście można ustalić, że na przykład mnożnik bazowo wynosi 1, ustalić, że tutaj jest jako wartość domyślna i z głowy. Tak samo uznać, że na przykład operator domyślnie jest plus i wywalić to, i w tym momencie liczba, lista tych danych troszeczkę się zmniejsza. Ale znowu, to są rzeczy, które robi się trochę później, kiedy już wiem, co robię, tak? Bo jakbym miał już na samym początku zakładać, że coś będzie domyślne, coś będzie ukryte i tak dalej, no to ten kod wyglądałby zupełnie inaczej i pogubiłbym się jeszcze bardziej. A to jest w miarę prosta rzecz. A widzieliście, miałem przez chwilę problem z określeniem, co tutaj się dzieje, nie? Trzy przypadki i już to były problemy. Ja piszę o donate'ach, bo to jest platforma do donate'ów za to, co streamujesz. YouTube jest od darmowych reklam, tego nie ma co zagnieść tych zadań Twitcha. Znaczy, jeśli traktujesz Twitcha jako platformę do zgarniania kasy za streamy, to tak, no ale ja na przykład tego nie robię. To jest dla mnie część innych obowiązków i trochę for fun, także dlatego na przykład właśnie guziki do rzucania mi monet do koszyka tak niespecjalnie mnie interesują, a nie generalnie wszystkie tego typu zabawy, bo też mi specjalnie się to nie przydaje. Znaczy, wiem, że to jest też taka forma podziękowań za to, co się widzi, co się słyszy i tak dalej, ale mówię, to nie jest dla mnie. Mnie to niespecjalnie interesuje. Może jakbym starał się robić to częściej, albo traktował to jako część faktycznie przychodu, to może, ale jeśli chodzi o platformy streamingowe, przychód jakikolwiek jest na pstrym koniu jeździ. I na Tubie, i na Twitchu, gdziekolwiek, gdzie ktoś działa na łasce bądź nie łasce platformy oraz własnych widzów. To jest mało stabilne, jeśli chodzi o, nie wiem, bycie, znaczy dla dorosłego człowieka to jest trochę niezbyt wygodne, zwłaszcza jeszcze jak ma się rodzina, także tym bardziej odpada. Ale okej, okay. Wracając do kodu. A następny błąd widzę. Tutaj rośnie jak trzeba, tutaj jest odwrotnie. A no właśnie. I dlatego to jest jeszcze większy problem. Zwróćcie uwagę, podbijam siłę, wartość spada, obniżam, rośnie. To oczywiście też jest bez sensu trochę z punktu widzenia tego wzoru, bo zasadniczo jeśli obniżam wartość statystyki, to chociaż nie, są takie sytuacje, że jak obniżam wartość statystyki, coś powinno rosnąć faktycznie. Może być tak, że obniżam na przykład wartość wytrzymałości i wtedy zwiększa się, nie wiem, szansa na zatrucie. Bo jak zmniejszam wytrzymałość, to zmniejsza się szansa na zatrucie na tej zasadzie. Więc to ma akurat sens. Tylko znowu, to by brzmiało początkowo jak bug, ale jest bardziej jako feature, jak się okazuje końcowo. Gdyby pomyślał. No dobrze, czyli wychodziło na to, że to akurat mogę się pozbyć. W sensie, znowu, to jest użycie formuły w formie stringa, gdzie podstawię sobie po prostu wartości i obliczę całość, miałoby szansę zadziałać. Ale wydaje mi się... bo to jest jeszcze inny problem, jakbym chciał to zastosować w taki sposób. Jak na przykład takie nawiasy ogarnąć. No tutaj już bez chociażby Evala naprawdę byłoby ciężko. Musiałbym zastosować pewnie jakąś bibliotekę do budowania tych wzorów na podstawie dostarczonych parametrów. A tak mam listę parametrów i mogę sobie budować krok po kroku to, co chcę. Także wydaje mi się, że trzeba będzie tak to zostawić.
No. Wydaje mi się, że tak. No dobrze, co on to ode mnie chce? Przecinka mu brakuje. No dobrze. Już. No dobra. I w taki sposób, teraz jedyne co w zasadzie musiałbym zrobić, to dodać kolejne pola tutaj. Dodać kolejne pola tutaj. Jak będę potrzebował kolejnych operatorów albo jakichś dodatkowych parametrów do wzorków, to mogę je faktycznie dodać gdzieś tutaj. Rozszerzyć wtedy tę logikę o tutaj, przy obliczaniu statystyki tej pośredniej. I to w zasadzie tyle. W sensie, jedyne co muszę dorzucić, to dodatkowe reguły tutaj. Jakie było chociażby tutaj. Jeśli operator, jeśli modyfikator, jeśli mnożnik, jeśli cokolwiek innego to jest x, wtedy zrób coś. Ale nie muszę, nie robiłbym sytuacji w rodzaju, jeśli statystyką jest siła, wtedy zrób to. Jeśli statystyką jest wytrzymałość, zrób coś innego. Logika nie jest tutaj uwięziona, jest bardziej taki właśnie zbiór generalnych reguł. Tak jak w przypadku chociażby walidacji. Jedyne co potem robię, to biorę dane i przekazuję je do tej metody liczącej, do metody posiadającej te reguły. I ona już obrabia te dane tak jak trzeba. W sumie dokończmy to. Cp. Special. C. Charisma. Przecież. Charisma. Agility. New Vegas lag na 0. Na 1C. Wspaniała gra. W sensie ciężko bardzo w nią grać. Bardzo, bardzo ciężko, ale jest przynajmniej zabawnie. Cyk. A to jest. Tak, jest trochę to irytujące konieczność tworzenia labeli z palca, w sensie można się, człowiek się zastanawia, czy nie dałoby na przykład tego zautomatyzować, czy coś. Ale nie, na dłuższą metę to naprawdę nie jest taki mądry pomysł. Na dłuższą metę faktycznie lepiej to zrobić ręcznie wszystko. A teraz tak. O, i tutaj jest kolejna rzecz, której można by się było zastanowić. Na czym polega problem? Bo. No właśnie. Bo teraz z kolei wartości podstawowe statystyk wbijem z palca, podczas gdy one powinny być również stworzone automatycznie. Czyli to wyglądałoby tak. No właśnie. Pytanie, czy mogę zrobić. Skoro to jest zbiór cyfr, to potencjalnie powinienem móc zrobić object keys for each key, gdzie kluczem jest właśnie cyfra. No i podpowie, jaki to jest typ. String. To prawda. Prawda. A, faktycznie, bo on zrobi w ten sposób, dobra. Tylko, że to jest trochę bezużyteczne w tym momencie, muszę przyznać szczerze. A jeśli użyję values, to co mi wyrzuci? Tylko cyfr. Nie, znowu. Nazywa się trudne, ponieważ ja nie potrzebuję tych słówek tutaj. Ja potrzebuję tylko tych cyfr, tych ID-ków. A on mi wszystko przekaże. A co zrobi się, jak poproszę o entries? I znowu. No. A tak, to jest ten delikatny problem, ponieważ ja chcę mieć tylko cyfry, które użyję w pętli, wstawię tutaj, żeby nie robić tego z palca. A spójrzmy. Czy była jakaś prosta metoda na to, żeby dobrać się do kluczy? A, muszę w taki. A, można w taki sposób faktycznie. Rzeczy nie będę tylko filtrował, po prostu zrobię
duży. Moment, coś tu zrobiłem tak. No nie. A przy dwami są. Zrena 6, pięknie. I teraz tutaj robimy ciutko. Długo powinien wcześniej zreparować. I teraz stats values value i 5. I on teraz powiem. Tak wiem. A. Record from the... A wróć, bo to nie jest po prostu rekord. To jest deklarowane, zdaje się, tutaj. Też nie. Też blisko. Dobra, może potem się tym zajmę. Jak już mówiłem, teraz chcę mieć wyniki. To, że to by było zgodne ze sztuką, to można zostawić na później. Co znowu? A, to ta sama sytuacja. To jest jeden z tych powodów, dla których typy trzeba przygotować sobie zawczasu i dla których przy prototypowaniu trzeba po prostu pozbyć się TypeScripta, ponieważ on będzie chciał... Gdzie? TypeScript jako aplikacja, jako narzędzie do budowania aplikacji, TypeScript jako narzędzie do... jako dodatkowa, że tak powiem, zapora przeciw problemami. Jasne, jak najbardziej. Super. Tylko, że trzeba pamiętać o tym, że no, on będzie wymuszał pewne rzeczy. Więc jeśli ktoś chce zrobić na szybko brzydkiego prototypa, to raczej w ten sposób to nie zadziała, niestety. Dobrze, ja tu Państwa przeproszę na sekundkę, bo ktoś do mnie dzwonił, także minuta, dwie i zaraz wracam. Tu powinno być teraz pokazana plansza, że zaraz wracamy, coś w tym stylu, ona jest jeszcze w produkcji, także następnym razem. Okej. Wydaje się, że to działa. Dobra. Tutaj jest... tak. HP-ki rosną, HP-ki nie rosną. Czyli dokładnie tak, jak miało być. Okej. Dobra, to też jest delikatnie kłopotliwe, ponieważ to trzeba byłoby trochę zmodyfikować. Okej, bo problem polega na tym, że jest... Dobrze by było, żeby aplikacja otrzymała listę informacji a propos, co ma stworzyć. Czyli na przykład właśnie lista statystyk wraz z ich podpisami, wraz z ich kluczami. Ale też, żeby było jasne, jakie te pola mają swoje ID-ki. Czyli de facto trzeba byłoby mieć tą listę, która dopiero stworzyłaby pewnie enuma, albo która dopiero by stworzyła obiekt z wartościami, gdzie te wszystkie wartości byłyby tu już od razu dostępne. Ale to na tym polega problem, że gdybym chciał zrobić to faktycznie porządnie, no to musiałbym dostarczyć właśnie listę, gdzie na przykład siła będzie oznaczona, będzie miała ID 0. I żeby móc tego używać w kodzie, musiałbym mieć gdzieś stworzone enuma na tę wartość 0. Bo inaczej ID może być z tym problemem, no nie podpowie mi wtedy. A po prostu patrzeć po ID-kach, móc można, w
takim chociażby w Falloutie, no to ten, chociażby przedmioty, każdy ma, każdy typ przedmiotu ma swoje ID i są całe tabelki, żeby z nich korzystać. A więc może to też jest jakiś kierunek. Bo w takim profesjonalnej aplikacji cała ta pewnie lista statystyk byłaby albo gdzieś na serwerze w bazie, albo miałaby jakieś, byłaby w osobnym pliku, skąd byłoby pobierane. Generalnie to byłoby w ogóle oderwane od logiki. Więc trzeba byłoby pewnie enumy, czy tam inne obiekty z danymi tworzyć na bieżąco. Także w tej formie, jak jest teraz, spełnia to swój cel, ale to wciąż nie jest, że powiem, ten ostateczny cel. To wciąż nie jest to miejsce, gdzie, w którym ten kod powinien być, żeby spełnić w pełni moje oczekiwania, ponieważ chcąc dodać kolejną statystykę, musiałbym również od razu przypisać jej ID. Ale nie tutaj, ponieważ tutaj, mówię, ten kod, dane tego, te statystyki byłyby dostarczone z zewnątrz, więc nie może być jako enum. Co nie zmienia faktu, że reszta się wygląda całkiem spoko, zwłaszcza ta kwestia obliczeń. Tylko, że to też trzeba trochę zmienić, bo base value i main stats to tak, to, że leżą na pierwszym poziomie tego obiektu, też jest trochę kłopotliwe, no bo to jest, są dwa elementy, które służą do bardzo konkretnej rzeczy, wiszące obok klucza i labela. To nie powiem tak wybrać. Także zrobię to. Wrzucę zagłębiony obiekt calculations. O, i teraz wygląda znacznie lepiej. O. Ponieważ w tym momencie obliczenia są trzymane w jednym. Nie w tym miejscu. Tak, i teraz wiadomo, że gdy przychodzi do obliczeń, to wszystko wisi sobie w obiekcie calculations. Single stat base. Działa. Rośnie. Teraz lepiej by to oczywiście wyglądało, gdyby tych pól było więcej, gdyby tych wartości też było więcej. Czyli na przykład nie obliczałoby klasę pancerza, liczbę punktów akcji i tak dalej, w zależności. Ale wydaje mi się, że na sam początek ładnie to ilustruje, o co mi chodziło. Czyli mam de facto nie wiadomo, jakie są statystyki w tych inputach, jest tylko jasne, że jest podział na główne i na pośrednie. Natomiast jest lista jakichś danych, które przekazuję do aplikacji, no i potem aplikacja na podstawie parametrów tychże danych, na podstawie jakiejś swojej wewnętrznej logiki, oblicza mi ostateczny wynik i wyświetla go i to tyle. To jest jeden z powodów, dla których na przykład, znaczy wiem, że Angular tak ma, ale pewnie każda biblioteka de facto tak ma i każdy framework. Istnieje coś takie jak narzędzia do budowania formularzy na zasadzie, że z zewnątrz właśnie przychodzi jakieś schema, jakiś obiekt, cokolwiek by tego nie nazywać, no i na podstawie właśnie dostarczonych kluczy tam tworzy inputy z odpowiednimi wartościami i te wartości ma z odpowiednimi regułami, na przykład walidacji i w zasadzie nic nie trzeba już więcej robić od strony aplikacji. W większości przypadków. Bo oczywiście to obsługuje tylko jakiś tam zestaw logiki. Nie? Jak chce się więcej, no to wiadomo, trzeba rozbudować ten parser, czy tam edytor, czy jakkolwiek to nazywać. To może jest prawdopodobnie najlepszym podejściem do tematu. Ciężko mi w tym momencie powiedzieć, co to powinno wyglądać. Formularze to jest dosyć skomplikowana sprawa. Jeszcze takie bardziej rozbudowane. A co ja tu zrobiłem, to jest pikuś. A to się robi, jak widzicie, w godzinę 30 minut. A jakbym się trochę sprężył, to pewnie w godzinach. A i tak jest nieźle, ponieważ wszystkie pola są widoczne, a są formularze, gdzie wiecie, pola znikają, pola pojawiają się. A w zależności od tego, co zostało wybrane, zmienia się cała struktura i tak dalej, i tak dalej. Także nie jest tak źle tutaj. Jedyne, co można byłoby w tym momencie jeszcze ewentualnie zrobić, no to dorzucić, powiedzmy, te wolne punkty na start, czyli 5. 5? 5. Nie, nie 5, więcej. Nie, dobrze mówię, 5, tak.
Mówię więcej, ponieważ zawsze używam gifted, żeby dostać tego dodatkowego punkta. Zawsze uważam, że 7 punktów dodatkowych na statystyki to jest lepsze niż. Czy jest warte ograniczonej liczby punktów na umiejętności co poziom? A teraz nie jestem już tego taki pewien, szczerze mówiąc. Teraz już bardziej chyba wolę obniżyć jakąś statystykę, żeby sobie nadrobić na innej. Ostatecznie, jak ktoś nie używa charyzmy, no to. Teraz smutne, że wszystkie statystyki ma w Falloutie swoją wartość, także. Ale mniejsza z tym. Więc potencjalnie, co mógłbym zrobić? To dorzucić właśnie. Powiedzmy, że tutaj. To powinno być w innym miejscu, ale już. Na ten moment może tak spokojnie wyglądać. Teraz tak. Bo to jest trochę też taki wyjątek od reguły. Te wolne punkty. Których teoretycznie, które powinny być trzymane właśnie w innym miejscu logiki, w innym miejscu zwracane, wyświetlane. W ogóle to powinien być osobny komponent. I w tym osobnym komponencie one powinny być trzymane. No ale. A, już widzę też problem. No właśnie, teraz wywali mi błędo. Dobra, zrobimy inaczej. Jest taki moment, że trzeba przestać bawić się w dorzucanie wszystkiego w jednym miejscu, po pośpiech. Czasami trzeba po prostu zrobić porządnie. I odpolne punkty wtedy się będą liczyć osobno, potem zaczyna się mieszać o logice. I teraz, za każdym razem jak zmienię wartość statystyki na plus, to punkty powinny iść w dół. Jak będzie na minus, to w górę. Czyli znowu. To już nie jest logika, że powiem, zewnętrzna. To nie jest parametr przekazywany do aplikacji. Liczbę wolnych punktów można przekazać jako parametr, w sensie tam bazową liczbę wolnych punktów albo maksymalną. Natomiast co się dzieje, kiedy statystyka idzie w górę albo w dół? W sensie sam fakt, że wolne punkty rosną albo spadają. Można to w taki sposób, w taki sposób zakodzić, ale to już jest taki moment, że trzeba by się zastanowić, czy ma to sens. Ponieważ tworzenie wzoru na obliczanie liczby HP na podstawie zmian w statystykach ma sens o tyle, że musimy potem łatwo to modyfikować i tam może dojść do pewnych grubszych zmian w późniejszym etapie. Natomiast w przypadku wolnych punktów, no to założenie podstawowe jest takie, że się po prostu je zużywa na podnoszenie albo obniżenie statystyki, tak? Co oznacza, że tam nie ma za dużo tej logiki. Czy raczej to oznacza, że dla wszystkich statystyk nadrzędnych jest jeden ten sam element logiki. Jeśli dodam punkt, to sprawdź, czy jest wartość w limie, czy są jeszcze wolne punkty. Jeśli tak, to faktycznie zwiększy się, nie, to nie. Czyli miałbym parametr, który de facto występuje tylko w jednym miejscu dla wszystkich możliwych przypadków. To nie byłoby bezużyteczne po prostu. Dlatego w tym przypadku lepiej będzie zrobić to właśnie inaczej. Tym bardziej, że tutaj już mogę to przyblokować i zrobić if. Three points value jest większe od 0. I three points value minus równa się 1. Tu teraz jeszcze trzeba pamiętać. A no właśnie, bo to jest jeszcze inna rzecz. Sprawdzenie, czy została podbita wartość, czy obniżona. Type change. No, i tu już się pojawia problem, bo nie jestem pewien. Ale z tego co kojarzę, nie da się chyba sprawdzić eventów na guziki. One po prostu odpalają chyba change'a i tyle. Co oznacza, że jak widać, na przykład tutaj jest exploit delikatny, no bo widać, jak się zmieniają rzeczy. Nie, to jeśli frequency jest większy od zera, już się inny problem. A no właśnie, już widać, że
A, dobra, to jest jeszcze inna rzecz, dobra. To nie ma, bo tam nie ma modelu, to jest tylko nasłuchiwanie na zmianę. Ta zmiana nie ma specjalnie sensu. Tak, ta zmiana nie ma sensu. To już chyba trochę zmęczenie wchodzi. Bo generalnie powinno być faktycznie tak, że jak wolnych punktów jest więcej od zera, to może ulec zmianie wartość. W innym przypadku niekoniecznie. Tylko, że to powinno być raczej zupełnie z pomocą disabled, w sensie powinno się zablokować inputa, żeby nie mogło, że było w ogóle zmienić im wartości tyle. Bo na przykład mogę zrobić w taki sposób, już się pojawia problem. Ale to myślę, że zostawiasz na temat. No dobra. Bo generalnie, jak widać, całość działa. Działa dosyć, no powiedzmy, że dałoby radę lepiej, jak zawsze da radę lepiej. Ale na ten moment, na tyle, na ile udało się pobawić tym, no to powiedział, że wygląda całkiem nieźle. I dobrze, że wziąłem view, ponieważ staram się sobie wyobrazić zrobienie tego wszystkiego w wanilii. I to jest do zrobienia. Nie jest aż tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Ale zarazem byłoby strasznie upierdliwe. Strasznie upierdliwe, żeby zrobić to dobrze. I żeby zrobić to w miarę szybko. To jest jedna z tych rzeczy, które faktycznie lepiej jest robić z pomocą frameworka. Bo akurat narzut pracy na ten formularz nie jest jakoś specjalnie duży, umówmy się. A oszczędza się czas pracy dewelopera. W przypadku bardziej skomplikowanych aplikacji już oczywiście można się zastanawiać, ale tu i teraz nie, to jest akurat spoko. Dobra, wydaje mi się, że to chyba tyle na dzisiaj. A jak mówiłem, można tu jeszcze popracować nad wieloma rzeczami, ale na takim podstawowym zakresie wydaje mi się, że wygląda to tak, jak chciałem, żeby wyglądało. Także dziękuję Państwu za udział, dziękuję Państwu za krótką dyskusję na temat Twitcha na czacie. Ciąg dalszy może będzie, może nie będzie, zobaczymy. Prawdopodobnie nie, ale kto wie, może zachce mi się podzielić temat trochę jeszcze. No i co? Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze raz dziękuję za udział, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że udało się Wam coś wyciągnąć z dzisiejszego spotkania i słyszymy się następnym razem. Ciao, ciao.